Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Jestem u mamy. Dawno, słuchajcie, nie nagrywałam żadnych filmów, ponieważ powiem Wam, że ten sierpień był i dla nas bardzo, bardzo pracowity po urlopach i mieliśmy też kilka takich rodzinnych imprez. Wiecie, do tego praca naprawdę czasami brakuje czasu, a wiecie, jeszcze dołożyć do tego, wiecie, siedzenie przy komputerze i składanie tych filmów, to czasami jest niewykonalne, ale mam nadzieję, że teraz będę miała troszeczkę może więcej czasu, zawsze sobie tak obiecuję i może w końcu się to uda. Zobaczcie, jaka piękna ważka. Czerwona, pierwszy raz taką widzę. Zobaczcie, jakie ma piękne skrzydełka. Zazwyczaj się spotyka, wiecie, takie ważki, które mają zielone te skrzydełka, takie mieniące się, niebiesko-zielone. No ta naprawdę jest piękna. Może mi się uda zrobić jej zdjęcie? O, poleciała. No śliczna jest. Piękna na włoć. Pewnie przyjdzie. No tak, naruszmy ma tak tu, już tyś zerknij. Tu ma takie strączki. Ma takie strączki. Ja teraz zobaczyłam, co ona ma w środku. Takie ma niebieskie strączki. No. A jak rozłupiesz, to ma takie jak maczek. Widzisz? No. Takie ziarenka. Maczonka. A już co to było za hałasy? To były za hałasy. Ona to smaczna, kiedy miaki nawet. Ten stary, nie? Chyba ją. To daj to, jak ona stąd podwiedzi. Już go. Jeszcze dostanie. Czy nie spodziewaj? No. Ej, Olek. Kur, odkładam te malutkie. Ugotuję kurom, nie? Dobra. Coś gryzoli. Ale co? Co, plejciuś? To nie wiadomo.
No to te całkiem takie maluchy, bo takie to ja też wezmę. Te. Idzie burza, słuchajcie, grzmi, ale jeszcze nie pada. Ja mam tutaj pojemniczek i idę zrywać jeżyny, tylko muszę iść z drugiej strony domu. A tam jest Ninka. Ninka, pomachaj! Jesteś? Gdzie jesteś? O, jesteś, dobrze. I muszę poobrywać jeżyny z drugiej strony płotu, no bo po prostu są tak wysoko, że nie można ich sięgnąć. Jestem z drugiej strony domu. O, tutaj, a to też nawłoć rośnie. Rozsiała się w tym roku ta nawłoć. Dobrze, zaraz Wam pokażę piękne jeżynki. Co? Tu się to tylko przyciągaj. Cyk. O, czekaj, jeszcze tu takie ładne. O, tu jeszcze, no, tu jeszcze muszę oberwać. Te muszę oberwać, bo. Te tu? Bo Daniele obgryzą. Nie wiem, chyba to teraz. Nie? Nie.